Powiem szczerze, że stres, który się pojawia, jak czekamy tam na dole w windzie, jest ogromny. Tym bardziej, że tak naprawdę mamy na próby w pełnym tutaj opakowaniu nowym. No są tylko w zasadzie 2 czy 3, więc jest to naprawdę stresujące. I to mogłoby się wydawać, no ale jak już wszystko przetrenujesz, no to przecież sobie poradzisz, tak? No właśnie nie, bo jak dochodzi do tego nowa twarz, buty, usta, zęby, soczewki, to po prostu człowiek zupełnie się czuje inaczej, więc to z ręką na sercu jest to naprawdę bardzo trudne i już się stresuję, bo jutro mamy nagrania, jak będzie przy kolejnym odcinku. Nie będę ukrywał, nie wiem jak inni uczestnicy, ale ja sam zgłosiłem się do tego programu, to było moje wielkie marzenie. Jest to genialny program i chyba jedyny program rozrywkowy, w którym nie ma SMS-ów i takich innych rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne. Nie można odpaść. Bardzo, bardzo to ratuje duszę. Ja podchodzę do tego programu i do każdej postaci jak do rozwiązania zadania matematycznego. Po prostu bawię się tym. Ja chyba lubię tę drogę, która prowadzi do celu. To znaczy, ja lubię próby, ja lubię przygotowania i bardzo mnie cieszy to, że ten program tak bardzo rzetelnie i profesjonalnie przygotowuje nas i my mamy naprawdę dużo czasu z trenerami na to, żeby każdą z tych postaci przygotować. To znaczy, relatywnie dużo. Pierwszy raz na castingu byłam 3 lata temu, to jest moje drugie podejście, że tak powiem, ale śmieję się, że wtedy mi bardzo zależało, byłam bardzo zawzięta i chyba przygotowałam się za dobrze, to co też nie jest dobre. Miałam perukę, jakieś szpagaty robiłam, chciałam się pokazać jak najlepiej z każdej strony, a teraz byłam wyluzowana i chyba to jest klucz do sukcesu. Śpiewa, tańczy, recytuję, różne są te po przecinku czynności w naszym żargonie. Tak, powinna to być pestka, ale to się wszystko okaże, ponieważ ja zazwyczaj śpiewam swoim głosem, ruszam się jak czuję, interpretuję po swojemu, a tu się okazuje, że mamy jednak ten przykład przed sobą, musimy tak zaśpiewać, tak się ruszać, to jest bardzo trudne, żeby to wszystko ogarnąć i trzymać się tego schematu. Bardzo się boję i nie wiem, czy dam radę. To jest dla mnie ogromna szkoła, bo kiedy już powiedziałam to parę razy podczas wcześniejszych wywiadów, że tak obserwuję zawodowych aktorów, wyobraź sobie, że oni, kiedy wchodzą na scenę, oni naprawdę się wyłączają. To jest dla mnie jakaś taka umiejętność, którą mam nadzieję nauczę się jak najszybciej, bo oni wraz z wejściem do windy, kiedy wjeżdżają na górę, nie ma tych osób. Po prostu automatycznie jest odcięcie od danej osoby i wejście w rolę. I to jest, powiem tobie szczerze, dla mnie jakaś magia, której chciałbym się nauczyć. Nie wiem, czy zdążę, ale myślę, że z każdym odcinkiem jakby będę bliżej tego celu.